Funkcje liniowe F oraz G określone wzorami takimi mają to samo miejsce zerowe. Więc tak, współczynnik A we wzorze funkcji G jest równy. Czyli co ja tutaj muszę zrobić? No, najpierw muszę wyliczyć miejsce zerowe tej funkcji F. Czyli pierwsze co? Liczę miejsce zerowe F od X. Czyli 3x plus 6 równa się 0, 3x równa się minus 6, x równa się minus 2. Ok, to przerzuciłam tutaj. Czyli moim miejscem zerowym jest liczba minus 2. Drugi krok. Liczę to. Czyli ja wiem, że za mojego x mam dać minus 2, y równa się 0. Dlaczego? Bo miejsce zerowe. Więc mamy tak, 0 równa się a razy minus 2 plus 7. Minus 2 to jest to, a tutaj nam skoczyło 0. Czyli mam tak, 0 równa się minus 2a plus 7. To przerzucam tam, czyli mam 2a równa się 7, czyli a równa się 3,5. Gdzie jest 3,5? Aha, to napisali 7 drugich, czyli tu mamy. To wszystko w tym zadaniu. Dzięki, do usłyszenia.